Powieść w odcinkach w Radio KOT. Posłuchaj. Tadeusz Dołęga-Mostowicz Kariera Nikodema Dyzmy Rozdział pierwszy Przeczytał raz jeszcze adres. Aleje Ujazdowskie 7 Odnieść... A może dadzą złotego lub dwa? Spróbować nie zaszkodzi. Numer siedem to wszak zaledwie kilkadziesiąt kroków. Na tablicy lokatorów przy nazwisku Ara Kowieckiego widniał numer trzy mieszkania pierwsze piętro. Wszedł na schody i zadzwonił, raz, drugi. Nadszedł wreszcie dozorca domu i oświadczył, że pan prezes wyjechał za granicę. Eh, pech. Wzruszył ramionami i trzymając list w ręku począł iść ku domowi. Minęło dobre pół godziny, nim dotarł na ulicę łódzką. Po skrzypiących drewnianych schodach dobrnął na czwarte piętro i nacisnął klamkę. Buchnął mu w twarz zaduch ciasnej izby, łączący w sobie drażniący aromat przypieczonej cebuli, spalonego tłuszczu i woń suszących się pieluszek. Skąd ta rozległ się głos kobiecy? Niech no pan drzwi zamyka, bo cuk i jeszcze mi pan dziecko zaziębi. Burknął coś pod nosem. Zdjął kapelusz, powiesił palto na gwoździu i usiadł przy oknie. No i co? Odezwała się kobieta. Znowu pan miejsca nie znalazł? Znowu. Ej, panie dyzma! Po próżnicy pan tu bruki zbija, mówiłam panu, na wsi, na prowincji o chleb łatwiej, wiadomo, chłopi. Nic nie odpowiedział. Już trzeci miesiąc był bez pracy, odkąd zamknięto bar pod słoniem na pańskiej, gdzie jeszcze zarabiał swoje pięć złotych dziennie i kolacje, grając na mandolinie. Prawda, później Urząd Pośrednictwa Pracy dał mu robotę przy budowie węzła kolejowego, Lecz dyzma ani z inżynierem, ani z majstrem, ani z robotnikami nie mógł dojść do ładu, i po dwóch tygodniach wymówiono mu. Wojskowie zaś. Myśli kobiety, tymi samymi musiały iść torami, gdyż zapytała: Panie dyzma, a nie lepiej by panu wrócić w swoje strony do rodziny, zawszeć tam i coś dla pana znajdą? Przecież mówiłem już pani Walentowej że rodziny żadnej nie mam. Poumierali? Poumierali. Walentowa skończyła obieranie kartofli i stawiając sagan na ogniu zaczęła. Bo tu, w Warszawie, to i ludzie inne, a i pracy brak. Mój niby to tylko trzy dni w tygodniu robi. Ledwie na żarcie starczy. A ichny dyrektor znaczy się ten purmanter... Czy jak mu tam, to powiada, że może i całkiem fabrykę zamknął, bo odbytu nie ma. A i tak, żeby nie mańka, to nie byłoby czym komornego opłacić. Zapracowuje się dziewczyna i to nic. Jak gościa ze dwa razy na tydzień nie złapie, niech uważa, przerwał Dyzma, bo jak ją złapią bez książeczki, no Walentowa przewinęła dziecko i rozwiesiła nad płytą mokrą pieluszkę. Co pan, Kracze? rzuciła opryskliwym głosem. Pilnuj pan siebie i tak już za trzy tygodnie nie płaci, a tylko miejsce zajmuje. Ważny mi, sublikator. Zapłacę bąknął dyzma. Zapłacisz pan albo nie, a piętnaście złotych to i tak pół darmo, ale piechotą nie chodzą. A pan co do jakiej roboty się weźmie, to i zara wyleją. Tuż to taki pani Walentowej powiedział. — Owa, wielka tajemnica, toć pan sam mańce opowiadał. Zaległa cisza. Dyzma odwrócił się do okna i przyglądał się odrapanym murom podwórza. Istotnie, prześladował go jakiś pech. Nigdzie na dłużej miejsca zagrzać nie mógł. Z gimnazjum wydalili go już z czwartej klasy. Za upór i brak pilności. Rajend Winder trzymał go jeszcze najdłużej, może dlatego, że mały Nikodem Dyzma znał język niemiecki o tyle, że rozumiał do kogo go posyłano. Później urząd poczty i telegrafu, nędzna pensja i wieczne przyczepki, wojna, trzy lata służby w taborach baonu telegraficznego i jedyny awans na Freitra, znowu poczta w Łyskowie, nim nie przyszła redukcja. Przez proboszcza dostał się do czytelni, lecz i tu ledwie przezimował, bo już w kwietniu okazało się, że nie umie utrzymać półek z książkami w należytym porządku. Zresztą to było najciekawsze. Rozmyślania dyzmy przerwał ryk syren okolicznych fabryk. Walentowa zakrzątnęła się koło stołu, co widząc dyzma, leniwie wstał i wyszedł. Bezmyślnie błąkał się rozprażonymi w słońcu ulicami choć bolały go nogi. Pozostanie w mieszkaniu wysłuchiwanie uszczypliwych uwag pana Walentego Barcika i lekceważących docinków Mańki, a zwłaszcza przyglądanie się ich jedzeniu było ponad jego siły. Przecie sam już drugi dzień nic nie miał w ustach, poza papierosami, na które chował ostatnie grosze. Przechodząc obok wędliniarni, skąd zalatywał gonęcący zapach kiełbas, wstrzymał oddech starał się odwracać głowę od okien sklepów spożywczych, a jednak głód nie dawał o sobie zapomnieć. Nikodem Dyzma jasno sobie zdawał sprawę z faktu, że żadne pomyślniejsze perspektywy dla niej nie istnieją. Koniec odcinka drugiego. Czytał Paweł Kot.